Elle a mis des feuilles à ses branches. Elle a mis des voiles à son mât. Enfilé ses plus jolis bas. Brûlé ses habits du dimanche. Elle a regardé l'existence. Tous ses souvenirs entassés. Dans son cœur comme des cendres. Ciekawe doświadczenia są związane z przygotowaniami do tych konkursów. Uczniowie biorą udział w konkursach, które są tutaj w Stanach Zjednoczonych, organizowane też przez Dobrą Polską Szkołę i również z konkursami organizowanymi w Polsce. I akurat tutaj mamy osoby, które brały udział i w konkursach organizowanych tutaj w Nowym Jorku, między innymi przez portal Dobra Polska Szkoła, ale też w konkursach organizowanych w Polsce, czyli w konkursach literackiej twórczości dzieci i młodzieży. W tej chwili to już jest 29. edycja. I też dzieci polskie zamieszkałe poza granicami kraju mogą brać od kilku lat w tym konkursie udział i zawsze od 3 lat mamy albo zwycięzców, albo osoby wyróżnione. A w tym roku aż 6 osób wzięło udział w konkursie. I dwie akurat zostały nagrodzone, ale moim zdaniem wszystkie prace były bardzo, bardzo dobre i bardzo mi się podobały. Ja biorę udział w konkursach, ponieważ czuję, że zawsze jak na przykład idę do szkoły albo na przykład patrzę na rodziny, to zawsze mi przychodzą do głowy takie różne historyjki i tak wymyślam sobie takie rzeczy. Więc czasami mi przychodzi do myśli, że dlaczego chciałabym, żeby inni to przeczytali. Może to jest dobrze, może to się im spodoba. I przez to próbuję i przez to uczestniczam w takich konkursach. A ja bym chciała pisać różne dramaty i je pisać. Nie chciałabym być takim reżyserem, tylko pisać dramaty różne, albo nawet opowiadania. Może chciałabym spróbować, tak myślałam, że chciałabym się dostać do w Krakowie do Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale też bym chciała, ale myślę, że w Ameryce też spróbuję. A chacun ses trois pas dedans. Ja uczestniczę w konkursach, ponieważ ja chcę. Czasem, na przykład jak jest w angielskiej szkole, piszę niektóre rzeczy, na przykład w klasie jak się nudzę, jak już coś skończyłem szybko, to myślę o czymś i chciałbym to zapisać. I czasem właśnie myślę, chciałbym coś nowego zrobić. Dosyć prosto mi przychodzi, właśnie ja tak zaczynam, piszę najpierw zdanie, wymyślam sobie bohatera. I później mi to wszystko przychodzi do głowy, co jedno przychodzi po drugim. Elle a mis des feuilles à ses branches. Elle a mis des voiles à son mât. Enfilé ses plus jolis bas. Bo ja łatwiej piszę po angielsku, czasami jest po prostu. Bo mam naprawdę dużo mam pomysłów w głowie, ale czasami jest mi trudno po prostu napisać po polsku i to dla mnie jest najtrudniejsze. Kiedy piszę w konkursy, wtedy wiem, jakbym przegrała, wtedy ja wiem, że muszę coś naprawić i wtedy to pomaga mi napisać lepiej. Liberté, tu dois bien exister. Oui, on entend des murmures. Ja zazwyczaj piszę o rodzinie, więc to po prostu. Kiedy ja piszę, to trochę trudno mi wychodzi bez uczucia, bo jak coś naprawdę będę czuła, na przykład ja napisałam wiersz o siostrze i kiedy właśnie się pokłóciłam z nią jednego razu i po prostu to była najlepsza część z wierszu, który napisałam, ale jeżeli po prostu mam usiąść i napisać, to tak, tak słabo wychodzi. Od dziecka lubię pisać po prostu jakieś fantastyczne, powiedzmy, przygody, opowiadania. Mogę pisać po polsku, nawet że tutaj mieszkam w Ameryce, że mogę być dumna z siebie, że też coś takiego grałam przez kluczami. Takiego coś. Czy lubię wiersze pisać, ponieważ lubię śpiewać piosenki i tak dalej, bo to jest przyjemne też. Lubię pisać opowiadania. Ja mam na imię Mikołaj i
Ja chodzę do polskiej szkoły. To jest bardzo interesująca polska szkoła, ponieważ mamy bardzo interesującą panią od polskiego. Pani od polskiego nas uczy różnych wierszy. Właśnie oni nam pomagają, żeby zrozumieć, jak nasze życie działa. À chacun sa cave et sa grange, à chacun sa rue, son bistrot. Dzięki konkursom uczniowie piszą lepiej, mają większą świadomość tego, co chcą napisać, tekstów. Kompozycyjnie to wygląda zupełnie inaczej i mają inny stosunek do języka. Ciekawszy i też większą chęć, jeżeli są wyróżnieni, jeżeli dostają nagrody, żeby pisać dalej. Liberty, liberty, liberty. Liberté, tu dois bien exister.